tata, pyta Jasia. Brałeś książkę z Kamasutrą? Tak, i coś tam se w niej rysowałem. To idź teraz i matkę rozplącz. Jaś pyta mamę. Mamusiu, a czy ja byłem planowanym dzieckiem? Spytaj synku ojca. Mamo, jakiego ojca? No właśnie. Tato, dziś w końcu nie miałem żadnego błędu ortograficznego ani gramatycznego. Super, Jasiu, a z czego był ten sprawdzian? Z tabliczki mnożenia. Małgosia mówi do mamy. Mamusiu, chciałabym mieć dziecko. Małgosiu, jesteś jeszcze za młoda na dziecko. Jak będziesz miała 18 lat, to dam ci kluczyk, który otworzy takie drzwiczki i będziesz mogła mieć dziecko. Na drugi dzień Małgosia przybiega radosna do mamy i mówi. Mamusiu, będę miała dziecko. Jak to się stało? Znalazłaś mój kluczyk? Nie, nie znalazłam. Jasiu miał wytrych. Nauczycielka kazała wymyślić dzieciom zdanie ze słowem prawdopodobnie. Pierwsza mówi Kasia. Prawdopodobnie za 2 tygodnie pojedziemy z mamą nad morze. Adaś zgłosił się i mówi. Dziadek wziął wędki i idziemy nad jezioro. Prawdopodobnie będziemy łowić ryby. Przyszła kolejna Jasia. Mój tata bierze gazetę i idzie do kibla. Prawdopodobnie będzie srał, bo czytać nie umie. Jasiu woła babcię i mówi. Babciu, chodź kopnij ten kalendarz. Jasiu, ale po co? Bo tata powiedział, że jak kopniesz w kalendarz, to mi kupi nowy rowerek. Mama mówi do Jasia. Jasiu, ta dziewczynka jest bardzo ładna i miła. Ale wysyłając cię po 18, chodziło mi o śmietanę. Dziękuję wszystkim za oglądanie mojego kanału. Zapraszam do subskrypcji, dawania łapy w górę. Proszę pani, moja siostra jest chora na świnkę. Jasiu, idź szybko do domu, żebyś całej klasy nie zaraził. Jasiu przychodzi do szkoły po 3 tygodniach, a nauczycielka go pyta. Jasiu, twoja siostra wyzdrowiała? Jeszcze tego nie wiem. Dawno z nią nie pisałem. Bo gdzie ona jest? W Anglii, proszę pani.